Oj, Tomek nie pojeździ, no. Nie? A ten pan jeździ moją LTZ-ką. No, panie, nie popsuj pan tego. Nie popsuj pan. Bo ty palisz sprzęgła, Majsterchef. No. Lepiej, żeby nie siadło. No. Bo tu jedno tak zamek kosztuje. O kurde. Czyli dwa koła za wymianę dwóch sprzęgieł. O, tam w 1,5 tysiąca. A co tam jest sprzęgło na przód i na tył inne? Nie, to jest od środ... jedno jest od środkowej, jedno jest to normalne, nie? Aha. Z tarczkami tylko. Aha. To od środkowej. Aha. Idę odpalić mojego sprzętu. Nie potrafi mojego sprzętu odpalić. Thank you.
mistrza. Nie, naprawdę, kto to wymyślił? Paki. Aha. Fajna mysza, podoba mi się. Tam po tych krzakach. Tomek. Jedzie normalnie z samego dołu? Co się stało? Się popsuła LCS-a. No i co teraz? No i awaria. Siema Kacperek, ale późno przyjechaliście. No i co? Wjechałeś tu? A wiesz dlaczego? Bo masz tu wlepę. Trzeba przyjechać jakąś. To uważaj Jerry na betę. Trzymaj zim. Ja pierdolę. Ale mu dał. Tomek kurwa wyspadł. A ty, na bossa, co się nie robi dla filmu? Małe holowanko, Kuba rozwalił LTZ-tę. Jak to się dzieje, powiedz, Juri? Takie czasy. O co tu chodzi? Pojedziemy na przecież zaraz ciemno będzie. Kuba, gdzie masz kłada? Co zrobiłeś? Nic. Co się stało? Nie idzie. Popsute? No nie. Sprzęgło? Tomek, ty masz robotę. No. No i co, jedzie LTZ-a? Bo jak się da więcej gazu, to nie jedzie. A rozumiem. Jak masz mniej, no, to jedzie. Aha. A nie raz jest tak, czyli sprzęgło się posklejało. Że w ogóle nie jedzie i tu w ogóle mnie nie pojechało i nie miałem. Dawaj. Jadą. Na linię. Chyba zakopali się. Załamka. Co, nie podjechali? Ale zasypali Tomka. Słyszałem, jak krzyczał. Nie jesteś sam, widzisz? Kuba też ma popsute. O, nie spróbują. Próbuję dookoła. Jadą. Na linię? Na linię, no. Mocno jadą. Mocno jadą. A widziałeś, jak coś tam waliło w tej LTZ-cie? Nie, to my gazu dawał, pomagam. Aha. Nigdy jeszcze tak szybko podwórka nie jechał. No nigdy. Chodź, same sprzęgło. O, no, czuć. Moje sprzęgło! O, no. Teraz będą ci odkupywać. Tata, kupi sprzęgło! Dwa, tam 2000 zł chyba wyjdzie. Tomek jeszcze tak szybko nie jechał. Nigdy nie podjeżdżałeś tak, Tomek, jeszcze. Ale wali LTZ, hej. Sam smruczy ten, nie? Sprzęgła. Tomek! Z kim? Ale przecież się trzymałeś łapkami. Trzymał ci się tu łapkami, nie? Zostawiłeś! A ja myślałem, że wycofniecie. Przebieramy się, Kuba. Daj kamerę. No a co chciałeś robić teraz tą LTZ spaloną? Teraz Husqvarna. Jerry, nie pakujemy się. Kuba mówi, że teraz Husqvarna musi dojechać. Żeby była sprowadzana. To są sprawy awaryjne.